O. Oh. Oh my god. Cześć, cześć, z tej strony I was na kanale KieboGames, na kanale, który wyświetla się w proponowanych filmach na amerykańskim YouTube. Bo dostałem kilka komentarzy, że niektórzy dostają moje filmy z amerykańskiego youtuba, czy z Amery generalnie z zagranicznego YouTube'a i się pytają mnie w komentarzach, że w fotografiu, doing here, czemu to jest w moich rekomendowanych filmach. A uh, nie wiem. Dzięki YouTube, że Wyświetlasz mnie jeszcze nawet z przetłumaczonym z tytułem na zagranicznym YouTubie w momencie, w którym na polskim mam po 3000 wyświetleń na film Dobra eee, Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy Timbermana sobie pogramy, trochę pogadamy Cofnę na to, bo widziałem, że wam się podoba taka opcja, gdzie ja sobie gadam eee, Ale co, patrzcie, jakie, jakie skiny mam jeszcze do wyboru No kurde tu to, to jest, Freddy Krueger? O, o, tego sobie weźmy, tego jest zajebisto Walcimy <laughs> Dzisiaj chciałbym pobić jakiś rekord odcinka, co by na to. Obniżę trochę mikrofon. Czekajcie, obniżę mikrofon. Zrobię tak. O, o, dobra. Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się zdobyć. Eee, są też że może być... Czekajcie, ostatnio mieliśmy prawie 500. No dzisiaj musimy mieć na pewno 500, a musimy mieć więcej niż 500. Musimy mieć co wy na to na 600 punktów dzisiaj? O, albo ty siaka zawałeś. Nie, no, że siaka, siaka mi się nie uda, Mam zawolne palce. Ale, 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 może kiedyś, może kiedyś. Muszę sobie lepiej ustawić klawiaturę. Dobra, o czym dzisiaj możemy pogadać? O, mam dla Was ciekawy temat. my dzisiejszy temat, bo ja się dopiero się od tym dowiedziałem. Napisał do mnie kolega, nie? Nie wiem, czy oglądacie serię u, na kanale Prozure. E, to jest mój taki serdeczny kolega, który e, tworzy z animatorami, czyli ze mną serię Głuchy telefon, nie? Tam sobie generalnie gramy telefon tego grafik Fona na internecie. Eee, to niedługo pewnie się też pojawi na moim kanale Keyball Games, więc na spokojne. Eee, I tam występowała taka osoba, jak. Eee, no to tak nie będę mówił po ale tam występowała pewna osoba, nie? Która później przestała się pojawiać. A, uh, oczywiście, to nie jest jakiś znany YouTuber, więc to spokojnie, żeby nie było, że tutaj mówię o, becz, o beczce, czy nie, Boże, jak tam występował z nami, nie, a już nie występuje. Bez sens, nie? To nie chodzi mi o bez sensa, spokojnie. Uh, wow, 300 punktów, zajebiście, ale tam generalnie. Uh, kurcze, tam generalnie pojawia się taka osoba, i ona przestała potem się pojawić, nie? No i lepiej przez to, że nikt się zbyt nie pytał o, o co chodzi, o co kaman. Nikt nie pytał, więc nikt nie odpowiada, nie? Ale ona, trzeba, ta osoba zaczęła gadać, nie? Zaczęła gadać tam na innych Discordach. I... żeby was trochę wprowadzić kontekst. Zbytnio się z tą osobą nie dogadywaliśmy. W sensie była zaczepna, nie? Była strasznie zaczepna. E szczególnie dla pewnego animatora, tak zwanego. <laughs> Klepa z cukry. Teraz się inaczej nazywa to. I imagineria albo imaginacja, nie? E nie, nie wiem, który nik jest po prawdy, bo z tego co wiem, to jak zmienił nik, to jeden z musiał. Po, po, po to musiał jeszcze raz zmienić, bo się okazało, że taki kanał istnieje trochę go tam opieprzyli. Ja też w sumie ty, ty, ty kurwa nie zauważyłeś, <laughs> że taki kanał istnieje? Jakby pierwszy ty się wpisuje na YouTube, to wyskakuje. Ten kanał ich nie, więc i o taki czy się sprawdza w tych czasach, e, więc potem zmienił. Ale ogólnie, tam ta, ta osoba, która stała, e, która przestała się pojawiać na filmach, e, strasznie zaczepiała się właśnie z z cukrem, nie? I tam. Te kłótnie były bezsensowne. W sensie ja nie będę teraz bronił chleba z cukrem, no bo chleb z cukrem niepotrzebnie się prowokował i też się trochę tak jakby e, cisnął, ale zawsze ona pierwsza wychodziła, jakby zawsze miała ona pierwsza problem, nie, ta, ta osoba. I był na taki problem, gdzie chleb z cukrem napisał jakieś słowo bez, e, interp nie, nie, bez interpunkcji, tylko bez e, polskich znaków, czyli zamiast on zrobiła, zrobił zwykły A, nie. Więc ta osoba oczywiście, gościu, pisze się przez on, jakby, kurwa, każdy wie, że pisze się przez on, tylko po prostu nie dał, nie wcisnął alta, kiedy pisał to słowo, nie? I to, to jest po prostu przypierdanie się już w tym momencie o nic, to jest przypierdanie się do samego faktu, żeby się przypierdolić, nie? Eee, więc często powstawały dziwne rozmowy z tą osobą, w sensie rozmowy, boże, kłótnie i... No, niech ta osoba się by o tym nie dziwi, czemu nikt zbytnio nie chce z nią rozmawiać w momencie kiedy jest zaczepna o byle co. I tak jakby. Nie wiem czy wiecie, ale... Niektórzy animatorzy. W sensie tego już takie czy nie ma, ale kiedyś takie coś było. Niektórzy animatorzy... To ja mogę o tym, mogę ponarzekać trochę. Na Olka 918, jakoś tak, mogę ponarzekać trochę. Kiedyś zrobiła taki film, i ten film w sumie był takim głosem niektórych animatorów, którzy nie są zbytnio znani, że teraz na YouTubie, na polskim YouTubie, popularni są animatorzy, którzy nic nie potrafią. Nie? Że w pęcie robią rysunki, i takie tam, jakby. No, Wiecie o co chodzi, chodzi o mnie, chodzi o kropkę, nie? Beczka też w sumie nie jest jakimś wybitnym animatorem, bądź co, bądź nie jest wybitnym animatorem. Robi poko content, nie? Ale nie jest wybitnym animatorem, bo kto by nie potrafił nazwać takich blubów, prawda? Więc jeżeli chodzi o jakiś talent, to tam zbyt dużego talentu nie ma, nie? I no, i oczywiście ci z talentem zaczęli oczywiście narzekać, że jak to możliwe, że ktoś bez talentu może robić content i zbiera na tym dużo wyświetlenia, nie? No i ta osoba też się tak potrafiła trzemi wywyższać, mówiąc, że na przykład to co robi chleb to jest gówno totalne, nie, i tak dalej. Powiem szczerze, że to co robi wtedy chleb z cukrem, nie, ja sobie czasami oglądałem. W sensie to nie było coś takiego, że ja tam boki zrywałem, ale lubiłem sobie czasami obczaić co on faktycznie nagrał tam na swoim kanale, nie. I kurde, i takie narzekanie, że o, robisz gówno, więc w ogóle nawet nie startuj na YouTube'a to jest gównogadanie, no bo porównajcie sobie Moje filmy, o porównać sobie film, który wyjdzie prawdopodobnie w środę, do tego, co miałem na samym początku. Tak, bo w środek planuję z filmem Wyskoczyć, więc porównacie sobie mój, jakby, progress. P -p Pro progres. Progres. Jest różnica duża, nie? Jest różnica i ona, ta różnica jest na plus. Oczywiście ja tutaj nie jestem wybitnym animatorem, dalej będę się kształcił w tym e, temacie, oczywiście powoli, powoli w swoim stylu. Będę po prostu coraz więcej efektów dodawał do mojej animacji, żeby była bardziej płynniejsza, bardziej przyjemniejsza i ogólnie po prostu, żeby ludzie czasami, jak wchodzą, na to, żeby mieli takie wow, nie? Um, oczywiście ja tam od, jak wróciłem na YouTube, to nie starałem się zbytnio e, to, ja, ja wiedziałem, że ja talentu nie mam Nie starałem się zbytnio tworzyć twoich zajebistych animacji Starałem się e, wynagradzać tą tą błędną moją animację e, scenariuszem, który wymyślę To by wtedy humor, który mnie śmieszył e, W sumie dalej robię rzeczy, które mnie w miarę dobrze śmieszą, w sensie nie, 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 nie uważam, że robię coś bardzo złego Uważam, że filmy, które tworzę są jakby biorąc pod uwagę cały YouTube są OK po prostu są ok, nie są wybitne, nie? Jakby, wiecie, na przykład ja bym miał porównać się do Kacpira, który robi zajebisty content, e, jakościowy bardzo, no to czasami aż mnie jest wstyd, nie? Przy nim, ale wiecie, tworzy filmy takie ok, że można sobie śmiechnąć, można faktycznie wynieść jakoś tam, e, wyjść z uśmiechem na twarzy, nie? Z tego filmu. No, ale takie narzekanie, jak to właśnie z tymi osobami jest, niektórymi, którzy narzekają, że jak to możliwe, że klep z cukrem jest animatorem, ja jestem lepszym animatorem, że w ogóle i tak. Jakby to jest główne gadanie. Skoro jesteś takim dobrym animatorem, to, to, to zrób coś lepszego, nie? Um, a się okazuje, że niestety ludzie wolą ogotać chleba niż ciebie, więc. Jakby stary. Zajebiście, że sobie fajnie animujesz. To, to ci się może przydać w talencie. Tam, jak będziesz pracował gdzieś indziej, e, gdzieś, nie wiem, ktoś będzie szukał pracy, to będziesz szukał prac e, pracownika, który musi narysować jakieś, jakąś daną rzecz, to możesz się przydać, ale kurde, jeżeli chodzi o YouTube'a, no stare widzisz, że chleb z cukrem ma oglądalność, tak? Ja mam oglądalność, to też nie jestem dobry w animacje, więc takie gadanie to, to, to nic nie oznacza, ale wracając, e, no i te, te zaczepki były cały czas i w pewnym momencie zaczęły te zaczepki, z tego co wiem, e, te screeny z rozmów z chlebem z cukrem zaczęły wychodzić poza grupę i 500 punktów, zajebiście. W końcu nam się udało po trzech odcinkach. I z czym jest problem? Problem polega na tym, że później, jak te skina zaczęły wychodzić z, tym, z tą kłótnią, to yy, chleb zaczął dostawać na priva. Yy, zaczął dostawać na priwa po prostu po ludzku groźby. Dostawał po, po ludzku groźby. Nie pamiętam, kto to dokładnie napisał, ale dostawał, dostawał po, po ludzku groźby. Ktoś go wyzywał, cisnął za to, co było napisane na grupie. I niektórzy animatorzy zwrócili mi uwagę, że, chyba, bo to jest założycielem tej grupy dla animatorów na Discordzie, nie? A, że, 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 słuchaj, stary, jest coś nie tak. Te, te screeny skądś wyszły i wszyscy widzieli od kogo? Od tej osoby, która już nie występuje z nami na, na filmach, nie? I mówią do mnie, że zrób coś w końcu. I ja powiedziałem, że zrobię to, a nie, okej. Okay. I wiecie, co zrobiłem? Osobę tą wywaliłem z grupy. I ja z tą osobą zbyt się. Czy ja, ja sobie osoby zbytnio nie lubiłem, nie? To, wiecie, to są tak, już bardziej moje prywatne poglądy, nie? Ale a, nie wywaliłbym ją za to, że mm, po prostu się nie zgadzałem z nią. Zaraz będę, będę mówił, mówić, co się później działo, bo to jest śmieszne, ale nie wywaliłbym osoby za to, że ją nie lubię. Wywaliłem za to, że po prostu grupa była w strasznie niestabilna w momencie, w którym świadomość tego, że jest jakiś taki impostor, który e, potrafi wysłać screeny z rozmowy gdzieś indziej i potem te screeny są oceniane, prze, oceniane przez jakieś osoby niepowiązane w ogóle z grupą i możecie dostać, i te osoby mogą, e, te, te, ci animatorzy mogą dostać jakieś groźby w ogóle na na priwa, to może wyjść gdzieś dalej, no to to już nie jest spoko okej, okay? to już nie jest spoko to jest naprawdę już niefajna nie sprawa i... no i Została wywalona ta osoba i nie dostałem żadnego odzewu od tej osoby, po prostu jakby cisza totalna, nikt nawet się nie pytał, nikt, nikt, nikt nic nie mówił o tym eee, i dopiero dzisiaj dostałem screena, bo ktoś, znaczy kolega się spytał Co się stało właśnie z tą, eee, z tą osobą, nie? Ja mówię, że. A skąd to pytanie? Bo coś czułem, że... Kurde no, mój kolega z dupy po prostu o nieby nie powiedział. To jest taki temat, że musiał gdzieś coś usłyszeć, nie? I wysłał mi screena, gdzie ta osoba się żaliła, że e, była tam na grupie, że było je bardzo źle, że nikt jej nie lubi, że e, jeżeli nie jesteś wroną, zaraz wytłumaczę co chodzi, jeżeli nie jesteś wroną, to tam już nie jesteś lubiany i w ogóle, że jesteś wywalany. E, to jest śmieszna sprawa, bo powiedzenie, że jeżeli nie jesteś wroną, to jesteś wywalany, to trochę tak jakbyś powiedział, trochę tak jakbyście powiedzieli, że... Jeżeli nie jesteście owieczkami ślepo podążającymi, podążającymi za e, tym gościem z kijem, nie wiem jak się nazywa, ta osoba, która mm, te owce prowadzi przez pole, ale no, w sensie, jeżeli nie podążacie ślepo za jakimś kierunkiem wyznaczonym z góry, no to jesteście wtedy w walani, nie? Jeżeli nie jesteście marionetkami, tak, tak to można nazwać, i tak się zastanawiam, ok, kto jest wyznacznikiem kierunku dla tych wron. W sensie, biorąc pod uwagę co napisała ta osoba, e, możemy przejąć, przyjąć do siebie fakt, że okej, okay, na grupie animatorów wszyscy są tłumem ślepo podążającym za głosem, zgaduję, jak, jak, jakiejś odgórnej narracji, nie? E, czyli ktoś kieruje tymi wronami, tylko kto? To jestem tą osobą ja? Co, po co mieliby mnie się słychać animatorzy, wtedy wyszli z grupy po prostu, bo okazało się, że jestem jakimś e, głupim chujem, który ma fetysz dominacji nad wszystkimi, nie? To trochę, trochę nie, nie, w tym, nie w tym sens. A, animatorzy daje są na grupie i w miarę spoko tam się odzywają, nie? Tworzymy dalej jakieś filmy razem, e, więc o co chodzi dokładnie? No właśnie nie wiem. Po prostu została stworzona taka narracja, że animatorzy ślepo podążają za, 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 za jakimś kierunkiem. To nie jest prawda. Nikt tam nie będzie się ciebie słuchał, jeżeli pierdolisz głupoty. Jeżeli ktoś zacznie po prostu. Od... Jeżeli komuś zacznie odpieprzać, to nikt nie będzie z taką osobą gadał. Tak właśnie było z tym osobą. Jeżeli to oglądasz, czemu nikt z tobą nie chciał gadać? Czemu tak jakby nawet Prozure, który jest uznawany dla, m... dla mnie... Za... Za mnie, który jest uznawany dla mnie jako Osoba, która jest najmilsza z tamtej grupy, potrafi ci nawet zaczepić momentami. Takie docinki Ci dawał, kiedy gadałaś jakieś bzdury. Nie bez powodu. To, to się działo nie bez powodu. Po prostu zapracowałaś sobie na taką pozycję, gdzie po wywaleniu, po wywaleniu Ciebie nikt nawet się o Ciebie nie pytał. Ale bardzo łatwo jest się postawić w, role, w roli ofiary, mówić, że tam było bardzo źle, jak było bardzo źle, to mogłeś wyjść każdej chwili, przecież nikt, nikt tam Cię nie trzymał. Co więcej, kiedy był Gratikfon nieco częściej wtedy, bo wtedy nieco częściej nagrywaliśmy, to mm, e, jako pierwsza zawsze siedziałaś na czasie głosowym. Zawsze byłaś pierwsza i nawet był taki moment, gdzie e, było za mało osób chyba, czy coś w tym stylu i nie chcieliśmy nagrywać. A wtedy, to ty po prostu się co chwilę pytałaś, ok, kiedy zaczynam nagrywać? Tak, tak było! Tak było! Z tego co ja pamiętam. I to, takie wiesz, tak pokazuje trochę kłamstwo, nie? Z twojej strony, no bo kurczę. Z jednej strony było ci bardzo źle i w ogóle tam z tymi osobami nie warto rozmawiać, ale zawsze byłaś chętna i piesza do nagrywek. No więc, okej. Okay, okej. Okay. Nie chcę nic sugerować. Można oczywiście przy, można przyjąć taką e, opcję, że po prostu chciałaś się wybić na tych nagrywkach, ale nie no chyba taka chyba taką osobą nie jesteś. Po prostu e, patrzącą czysto na zyski... Ehm... Więc raczej chodziło o co innego. Tylko nie wiem o co. <trykujesz> tylko nie wiem o co. Może o to po prostu trzeba było zbudować jakąś narrację wokół siebie. To jest śmieszne, bo z tego co wiem, to e, ktoś się ciebie zapytał o jedną rzecz. Właśnie, a propos tej rzeczy. Ta sama osoba powiedziała, że chleb z cukrem to. Bardzo z chlebem z cukrem się nie lubi, nie? E, ta osoba powiedziała, że e, chleb z cukrem zrobi jej coś bardzo, bardzo złego. I kiedy ktoś się zapytał na priwie o co dokładnie poszło, to nie odpowiedziałaś. To nie odpowiedziałaś. To jest urocze, nie? Eee, więc chciałbym chciałbym się dowiedzieć, co chleb z cukrem bardzo złego zrobił. Mam nadzieję, że chyba nie chodzi o to, że chleb z cukrem powiedział, że jesteś głupia po tym, co piszesz, nie Czytaś w zaszym stylu. Eee, bo to by było już po prostu to by było idiotyczne, no bo nie jestem w stanie stwierdzić, co mógł ci chleb z cukrem zrobić. Mam świadomość, że praktycznie przy każdej waszej kłótni tam byłem obserwatorem. Nawet chleb z cukrem potem ze mną konsultował się w, eee, z w ramach, w sensie w sprawie tego, co pisałaś z nim na priwie, więc e, nie jestem w stanie stwierdzić, zrobić chleb z cukrem. Co? Przejął twoją pozycję na Gratikfonie. nie? Przecież razem graliśmy wszyscy, nie? E, nie, no, kurde, po prostu gadają na chleba z cukrem, to się jest takie gu, głupie. W sensie osoby, które wzywają chleba z cukrem z powodu jego wieku. Wzywają go z powodu jego wieku. Nie ma żadnych argumentów przygotowanych. Ja wiem, że chleb z cukrem jest e, osobą bardzo niestabilną. E, w sensie on miał tam swoje epizody. Kurde, czekaj się. On miał tam swoje epizody, w których podaje się kłócić z widzami. I e, to bardzo niefajnie wychodzi. W sensie to, to nie prowadziło nigdy do e, jakiegoś konkretnego, poważnego e, rezultatu. Zawsze po prostu się kończyło tym, że przepraszam na e, społeczności, ale potem robi to samo. No, jest to osoba młoda bo mówię, co co nie? Więc e, dziwnego, że takie rzeczy się dzieją i oczywiście nie możemy przymykać oczu na to, a zwracać mu uwagę, co oczywiście ja jako jego dobry kolega zawsze robiłem i nie tylko ja, bo też kozako, nie nieśmieszny. E, wszyscy, prozurę nawet, staraliśmy się wszyscy jakoś tam mniej więcej mu przymówić do rozsądku, że gościu nie rób takich rzeczy, nie? I mu tłumaczyliśmy. Ale wiecie, w momencie, kiedy się i ma się nieco większy e, odbiór wśród od widzów, to zawsze się trafi jakiś palan, co będzie bardzo dziwne rzeczy, wygadywał na wasz temat. I Ja też się załapałem kilka razy na to. U mnie na kanale na kebabie, chyba, bodajże jeszcze chyba są jakieś dwie takie, e, dwa takie posty, gdzie potrafiłem odpowiedzieć komuś długą odpowiedzią e, na jakieś bardzo bezsensowne zarzuty wobec mnie. I to, to, to też było głupie z mojej strony. To mimo dalej, to dalej tam wisi, ale to było niepotrzebne, po, po, to był po prostu hate. Ale... niestety każdy twórca się trochę na tym załapuje, nie? Eee, więc... Czy nie, dziwiście się, czy nie dziwiło was, czemu tak Gimper często kiedyś od, e, śmiał się z tego, że ludzie go wyzywają, że kiedyś był lepszy? Po prostu dostawał tyle wiadomości, że to w pewnym już tak trochę na psychę siada, nie? I zaczynacie tworzyć z tego żart. Eee, hu, czekajcie, palce mi bolą. A, no, narzekaj na chleba z cukrem, ale ogólnie jako youtuber, w sensie jako, jako treści, które tworzysz, tak... Nie zwracając uwagę na jego osobę, bo jego osoba faktycznie ma trochę do... W sensie to, to jest temat do większego e, pogadania, nie? Jakieś można było o tym, o tym pogadać z nim nawet. Ale jeżeli chodzi o jego content, wtedy... Był to content OK. Nie był to content wybitny. Nie był to content, który... Uglądałbym z rodzicami razem, czy z dziewczyną, ale był to kontakt, który jak wszedłem do kibla sobie czasami puściłem i po prostu było spoko, nie? Świadomość tego, że taka młoda osoba tworzy coś, a nie lata z papierosami podwór na podwórku, e dla, mnie to dla, dla mnie to w ogóle zajebista, zajebisty koncept, nie? I wyzywanie go, że jest za młody, że nie, że nie powinien być na YouTubie. Trochę z tym prawdy jest, że trochę za młody był na YouTube'a, ale skoro już na nim siedzi, no to można byłoby go nauczyć jakichś takich lepszych wartości, a nie wartości w stylu wypierdalaj gościu do swojej mamy, a nie na YouTubie siedzisz, nie? To co to, 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 wiecie, to, to takie moje zdanie. I starałem się, jak ja jako dobry kolega jego, zawsze mu starałem się jakoś tam pomóc, wiecie, jakiś, jakiś pomysłem na rozwiązanie danego problemu rzucić coś w tym stylu, aby powiedzieć, że stary, zostaw to. Zostaw, nie ruszaj tej wiadomości. Haterzy, haters hej, hej, go na hate, tak, 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 tak? Taki tekst. Uh, Taylor Swift chyba to powiedziała kiedyś, w swojej piosence uh, No. I narzekanie na jego styl animacji. Kurwa. Ja. Słuchajcie, to co już mówiłem wcześniej. Porównajcie sobie mój styl do tego co mam aktualnie. To samo będzie z z Cukrem. To samo będzie z jego nowym kanałem. Czemu ludzie po prostu narzekają na to. Czemu ludzie tak jakby korzystają ze swojej pozycji, ze swojej pozycji, mając świadomość, że mają talent, korzystają z tego i zaczynają go wyzywać? To nie jest OK, To jest bardzo, bardzo nieodpowiedzialne, nie? Ja bym się poczuł bardzo źle, że ktoś, kto... E, I poczułem się źle na wtedy, kiedy e, Oleg 918 916, nie pamiętam jej że Olek, kiedy zrobiła film od... O pseudoanimacjach, żebyśmy się nie chwalili w tym, że potrafimy zrobić jakieś proste sztuczki animacyjne, bo to jest gówno, że coś to wstydu, no to też, też poczułem się źle po tym yy, po tym co powiedziała, nie takie że. Okej. Okay. Czyli że po prostu nie znajdę, nie znajdę nigdy, yy, nie znajdę po prostu takiej jak, jakiegoś takiego wsparcia do osoby, która ma talent, a starałem się napisać kiedyś do OLKA i pamiętam, że odpisał mi bardzo dziwną wiadomość. Po którym się odechciało opisać całkowicie, eee, więc no. A nie będę mówił po prostu co. Bo to, to nie jest temat na odcinek ten. Eee, więc jest to smutne, że niektórzy wykorzystują swoją pozycję do tego, by zamiast pomóc, to po prostu gnoić inne osoby, a nie zasłużyły sobie te osoby no bo nie oszukujmy się, kleps z cukru nie zasłużył sobie na hate. Co jak chcę Nie zasłużył sobie na hate. Zasłu zasłużył sobie na opierdol momentami. Ale jeżeli chodzi o jego content, tego content był spoko, nie? w sensie miał tych widzów, więc jo. A teraz w ogóle zaczął się skupić, znaczy za, skupi się głównie na animacjach. Już teraz nie robi takich postów, które, wiecie, mają przedstawiać jakąś historię. Tylko faktycznie skupi się na samym, na samym e, szlifowaniu swoich umiejętności w animacjach, nie? to, 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 to jest spoko naprawdę. Słuchajcie, 21 minut zacząłem gadać, ja pierdolę Dobra, lecimy, lecimy, trzeba zdobyć 600 punktów Udało mi się zdobyć chyba 528, nie? Czy, czy coś w tym stylu Zobaczmy, czy mi się uda e, zdobyć trochę więcej Ale w końcu 500 punktów zdobyłem, no kurde, jestem coraz lepszy w tą grę, prawda? Jestem naprawdę coraz lepszy 100 punktów, pięknie Kiedyś pamiętacie, że miałem problem, żeby do setki dojść, a teraz 526 punktów zdobyłem za innym e, za zamachem na mać, no, pięknie, pięknie więc wracając do tego co, podsumowując to co mówiłem przez ten odcinek. Eee, Kurde głupota, głupota totalna, w sensie jest to śmieszne. Ja już myślałem żeby zrobić o tym film na BTZ, ale mówię nie, bo sam jeszcze wyjdę z tymi wszystkim. Bo żeby się pod, yy, podeprzeć jakimiś takimi dowodami to musiałbym screeny pokazywać, więc mówię a jebać, jebać. Po prostu powiem wam to tak luźniej, e, mniejsze widowni na gieba w gamesie, więc. Macie takie krótkie historie z mojego życia, nie? Eee, więc jest to zabawne po prostu. Jak niektórzy ludzie potrafią sobie zbudować narrację wokół jakiejś nieistniejącej sytuacji i tworzyć, gnoić jedną osobę za fakt po prostu istnienia albo urodzenia się nieco wcześniej niż inne osoby, albo posiadają mniejszego talentu, ja. Ja teraz powinienem się śmiać ze wszystkich osób, które mają mniejszego no ku... Dobra, mniejsze. To jest jeden z gorszych żartów wymyślonych w tym odcinku. Dobra, stuba, lecimy dalej, lecimy dalej. O kurde, trochę mi się już myli, wiecie? Jak jest na tych wyższych poziomach, to mi się trochę to myli. Dobra, nice. 200, wow, okej, okay, prawie je Wow, okej, okay. kurwa! Jezus Maria, kamień co ci jest? Ale 500 punktów zabyłem. Nice. To, to, to jest e, warte, faktycznie warte, warte zaznaczenia, moim zdaniem. Kurwa! Ale mi ładnie idzie, tylko że zawsze pod koniec muszę się spieprzyć. Pod koniec, Boże, to nie ma końca, co ja tak gadam. A już się tematy mały skończyły, co do 20 minuta filmu, ja się rozgadałem. E, stara się też tak zbyt głośno nie mówić, tylko tak w miarę normalnym głosem, żeby e, sobie gardła nie spierdzić na no, dzisiaj. Do szkoły jeszcze muszę iść, nie to zawsze... wiecie, teraz odcinki nagrywam rano, nie? Bo mam szkołę na późniejszą godzinę, to sobie rano nagrywam filmy i już mam spokój, nie? Kurde, stop 55 Więc tak to wygląda. Jakoś jak bardziej no, rozgadany jest, no to jest śmieszne, ale wieczorami jestem niegadliwy niż e, rankiem, co jest dziwną rzeczą. Bo wieczorami zawieciem się dużo gada, nie? a wieczorami to ja tak się wyciszam. Może to jest kwestia już mojego e, mojego introwertycznego e, mojej, mojej introwertycznej natury, że po prostu po całym dniu muszę się wyciszyć. A. W ogóle dużo osób myli e, introwertyzm z aspołecznością, bo niektórzy się tłumaczą, że och nie lubię spędzać czasu z innymi, bo jestem introwertykiem, nie, nie jesteś aspołecznym jesteś społeczną osobą. Introwertyzm. E, ja na przykład jestem introwertykiem, a lubię spędzać czas z innymi, tylko że tam wykorzystuję swoją energię. E, ja tracę energię z, z przebywania z innymi osobami I ja muszę wtedy po, po takim dniu e, na przykład imprezowania z niektórymi. Zbyt nie imprezuję, tak powiedziałem ogólnie, nie? Ale wiecie, wyjście, wyjście na miasto czy coś. Wyjścia na miasto, czy coś wstydu. Ja muszę się wyciszyć. Ja muszę, tak wiecie, hmm, pobyć sam i tak dalej. E, dlatego drugi wyjazd do Warszawy w Warszawie średnio mi się dobrze kojarzy. Bo cały czas przebywałem z różnymi osobami i. No niestety, tydzień. Po, po dwóch dniach już byłem całkowicie zmarnowany, nie? Ale trzymałem, trzymałem się, więc było dobrze. Było dobrze. Było ok. Um, I... No, osoby, które po prostu nie lubią spędzać czasu z innymi ludźmi, to to chyba społeczność jest, nie? Takie osoby, które nie wychodzą kompletnie, bo się boją, bo nie lubią, mają jakieś, tak, jakąś taką odrazę czy to w czymś to chyba społeczność jest. Okej. Okay. 200 punktów nice. O kurde, to było ciężkie. Okej. Okay. Ja <noise> ja pierdolę, 300 punktów, lecimy. Dawaj, to jest już ostatni strzał mój. Uuu, nie denerwuj się Kamil. Teraz zaczął się denerwować Kamil, nie wiem czemu. Wcześniej jak gadałem, to się nie dorwałem. może że kwestia jest tego, żebym powinien gadać. Tak wiecie, jakby gadać o tematach niezwiązanych z tym, że zbijam e, drewno. Może to mi trochę pomoże? Śmieszna sprawa. Ale to jest, też to jest też umiejętność dobra, nie? Gadania i e, rozwalania drzewa w Timbermanie. To jest dobra umiejętność, tak jak to na szłoty na przykład, niektórych ludzi, to je tam napierdają po kilka tysięcy, a nie potrafią gadać. Zbytnio nie gadają, nie? Z widzami, a ja to też staram się jakoś... Okej, okay, pobiliśmy rekord, lecimy. Okej, okay. 564, ręka mi boli To już było ciężkie e, Dzięki wielkie za obejrzenia odblokowaliśmy kolejny, kolejny e, skin Ale skiny mam kozackie, widzowie Musimy e, w tej serii z Timbermana musimy dojść do jednego skina Dobrze wiecie jakiego skina musimy dojść This guy. Musimy mieć w tej berda. Dobra, dzięki wiekiem za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.